Nazywam się Sławomir Kania, jestem kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Światowe Piast. Siedziba znajduje się w Woli Rzędzińskiej. Współpracujemy z większą firmą Tarel. Zatrudniamy osoby przede wszystkim z pierwszą grupą niepełnosprawności. Taka jest idea działalności Zakładu Aktywności Zawodowej. Mamy grupę osób głuchoniemych, niewidomych, na wózkach inwalidzkich. Część właśnie stanowią osoby głuchonieme. Z którymi mi się dobrze współpracuje, nie ma problemów. Problem jest jedynie natury komunikacyjnej, ale z tym sobie radzimy. Nie jest jakieś takie utrudnienie zbytnie. Są to normalne osoby, które chcą pracować, które chcą się integrować ze społeczeństwem. My im to umożliwiamy. Jestem kierownikiem działu montażu, Roman Pobłocki. Znajdujemy się w firmie Tarel. I to jest dział montażu. Z tego działu praktycznie już wyroby gotowe przekazujemy do magazynu hurtowni, gdzie już później z hurtowni po prostu zostaje to sprzedawane. Jeżeli chodzi o osoby, to praktycznie tutaj mamy z pierwszymi i drugimi grupami osoby niepełnosprawne. I powiem szczerze, że przydzielając pracę każdemu, należy go zweryfikować z osobna. Atmosfera jest, powiem szczerze, naprawdę wspaniała, wprost rodzinna. Tu jeden drugiemu pomaga. Nie ma takiej sytuacji, żeby gdzieś ktoś komuś powiedział złe słowo. Jestem mile zaskoczony taką atmosferą, taką wzajemną pomocą. Wiem, że są trudności po prostu z niepełnosprawnymi, że pracodawcy nie chcą przyjmować ich do pracy. No stąd mógłbym przede wszystkim zaapelować do nich, że niech się nie boją, bo ci ludzie po prostu no, chcą się znaleźć w społeczności i dorównują po prostu swoim zaangażowaniem, swoją pracą, sumiennością, dokładnością do ludzi po prostu zdrowych. Moje imię Mariusz, nazwisko Piórkowski. Ja pracuję tutaj od roku 2005, razem około 8 lat. Jestem bardzo tu zadowolony z pracy. Pracuje mi się dobrze, nie mam problemów żadnych. Również nie mam żadnych problemów z ludźmi tutaj pracującymi. Ja po prostu nie wyobrażam sobie likwidacji tego stanowiska. Co po ewentualnej likwidacji dalej bym robił, ewentualnie gdzie szukałbym pracy. Tutaj na montażu jest dwie osoby, ale na terenie zakładu pracuje jeszcze kilka osób niesłyszących, również na warsztatach terapii zajęciowej. Pani nazywa się Zofia Wiśniowska. Pracuje na stanowisku montera urządzeń. Nie pamiętam, ale około 8 lat tutaj pracuję. Jestem bardzo zadowolona tutaj z pracy. Po prostu potrzebuję środki na życie i ta praca właśnie dostarcza mi tego, czego potrzebuję. Nie ma żadnych problemów w komunikowaniu się. Znaczy atmosfera panuje bardzo dobra tutaj na tym zakładzie pracy. Właśnie akurat no praca, bo wiadomo, no, pracują sami renciści tutaj. No, to wiadomo, że praca jest lekka i dostosowana do każdego stanowiska. W tej chwili znajdujemy się na dziale w montażu, natomiast detale do naszego montażu są po prostu wykonywane w działach produkcji po prostu i gotowy detal trafia do nas, my go montujemy. I tak, montujemy na tym wydziale wszystkiego rodzaju wtyczki metalowe, izolacyjne, gniazda, to samo metalowe, izolacyjne, różnego rodzaju złączki, kątowe, odgałęźne, odgałęźniki, całą gamę, która po prostu znajduje się w tym katalogu, najnowszym katalogu Tarelu. Można po prostu na stronę naszą wejść w internecie i po prostu szczegółowo się zapoznać z tym, co produkujemy. Powiem tak, że nasze wyroby nie tylko w Polsce po prostu są rozprowadzane, sprzedawane, ale również i za granicę. Ukraina, Słowacja, także...
Nazywam się Bartłomiej Todd, jestem fizjoterapeutą w Stowarzyszeniu Piast w Woli Rzędzińskiej. Prowadzimy tutaj głównie rehabilitację ruchową, ale oprócz tego prowadzimy również zabiegi z masażu, fizykoterapii. Rehabilitacja, jeżeli chodzi o salę rehabilitacyjną i pozostałe części naszej fizjoterapii, prowadzimy to głównie dla pracowników Stowarzyszenia Piast. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Piast i Zakład Aktywności Zawodowej, który tutaj funkcjonuje, jest to tak, że ZAS zatrudnia w tej chwili 70 osób, więc no wiadomo, nie ma możliwości, żeby to byli wszyscy w jednym czasie, więc te 70 osób podzielone jest na grupę, każda grupa przychodzi co godzinę na godzinę i te 70 osób przez te 8 godzin dziennie, prawda, uczęszcza na salę rehabilitacyjną.